Dzień dobry Państwu. Tomasz Fejdiert na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, jak wiecie, ja nigdy nie nawoływałem do jakichś niepokojów społecznych, do jakichś radykalnych zachowań, ale teraz chciałbym do Państwa zaapelować. Nie pozwólmy, żeby zawładnęło nami to bydło. Zachowują się niżej krytyki, chcą wprowadzać standardy, których nigdy nie było w Polsce. Nie pozwolimy na takie zachowanie. Naprawdę, szanowni Państwo, gdziekolwiek zobaczycie tych zjepów, pisowców, gdzie będą reprezentować takie poglądy, czy tak się zachowywać, po prostu traktujcie tak, jak im się należy. Po prostu mówcie, kim są. Tak, oni po prostu są wyhodowaną przez Kaczyńskiego bandą małych, prostych ludzi i nie będą nami rządzić. Nie będziecie prostaki rządzić i nie będziecie pokazywać całemu światu, że Polacy są narodem takich zwyrodnialców, jakich wy byście chcieli wyhodować. Przepraszam Państwa za to emocjonalne podejście. Przeczytam Państwu ten materiał z dzisiaj. Szanowni Państwo, Super Express. Tomasz Lis pokazał zdjęcie 28-latki zmarłej w lesie. Wstyd i hańba dla Polski. Pan Maciej Gąsiorowski. W sieci zrobiło się głośno o kolejnej młodej osobie zmarłej przy granicy polsko-białoruskiej. Tym razem w lesie zmarła Malachet Kassa, 28 lat, z Etiopii, której ciało znaleziono 12 lutego, kilometr od Hajnówki. Właśnie trwa zbiórka na przetransportowanie jej zwłok do ojczyzny. Namawiam Państwa serdecznie, żeby się dołożyć do jej zbiórki. O jej śmierci w mocnych słowach wypowiedział się Tomasz Lis. Wstyd i hańba dla Polski, napisał dosadnie dziennikarz. Na Twitterze udostępniony jest post Piotra Czabana z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Malet Kassa z Etiopii miała 28 lat, zmarła w lesie, kilometr od Hajnówki. Jej ciało odnaleźliśmy 12 lutego 2023 roku. Przyjaciele Malet prosili policjantów i strażników o pomoc dla niej, gdy jeszcze żyła. Pomoc nie nadeszła. Publikacja za zgodą rodziny Malet czytamy we wpisie. W poniedziałek, zanim pomogłem w załatwieniu wszystkich formalności związanych z wydaniem ciała Malet, zostałem przesłuchany przez policję. Musiałem tłumaczyć się z tego, że nie jestem przemytnikiem. To cena pomagania i mówienia o zbrodni na pograniczu, napisał w innym poście Czaban. Jak działa system perymetryczny na granicy z Białorusią, Straż Graniczna pokazała nagrania. Rodzina zbiera teraz na pogrzeb Malet. Na razie zebrano 2900 dolarów, zdeklarowane 10 tysięcy. Tutaj jest pokazany film, jak to się odbywało. Niedawno media podawały informację o podobnej śmierci Ibrahima Dichilia, lekarza z Jemenu. 36-latek zmarł w Puszczy Białowieskiej i został pochowany na muzułmańskim cmentarzu w Bochotnikach. Malet i Ibrahim to kolejne ofiary znalezione przy granicy z Białorusią. W styczniu informowano, że od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej zmarło co najmniej 217 nielegalnych imigrantów. Ciało lekarza znaleziono w Puszczy Białowieskiej. 36-letni Ibrahim zostawił żonę i trójkę dzieci. Tutaj jest ten tweet Tomasza Lisa, ale co mnie tak bardzo uderzyło, szanowni Państwo. Pod tym tweetem są komentarze. Wiecie, szanowni Państwo, jakieś bydle pisze na przykład tak. A co z kotem z Afganistanu, co przeszedł 3,5 tysiąca kilometrów? Bydlaku to jest majestat śmierci, nie żyje kobieta.
Aha, znaleźliście córkę Ibrahima, tylko dlaczego nie po duże PO poczekał na nią, razem by pływali. Rozumiecie Państwo? Pomyślcie, ludzie dowiadują się o takich rzeczach, reagują w taki sposób. Lisienko, ty dzwoń do Łukaszenki, żeby ogarnął tych waszych śniadych turystów. Szkoda, fajna dupeczka. Szanowni Państwo, tego jest dużo. Jak będziecie chcieli zobaczyć, w jaki sposób oni reagują, to sobie to po prostu przeczytacie. Ja przypomnę jeszcze jedną sytuację, która po prostu również świadczy o tym, że wychowuje się u nas, pozwala hodować zwyrodnialców. I ja tak dokładnie tak nazywam tych bydlaków, o których ja tutaj napiszę. Jesteście niegodni noszenia polskiego munduru i róbcie mi sprawy sądowe, coś innego, wam to wnosi. Pani Kurdejszata miała rację, pani Ochojska miała rację, mnóstwo ludzi ma rację. Więc posłuchajcie Państwo. Zawisł głową w dół na zaporze na granicy. W tle słychać śmiech, haniebne zachowanie. Do mediów społecznościowych trafił film, na którym widać mężczyznę, który zaczepił się nogą za drut kolczasty na zaporze na polsko-białoruskiej granicy i przez pewien czas zwisał głową w dół. Zdarzenie, co słychać na nagraniu, wywołało rozbawienie wśród polskich mundurowych. Resort obrony przekonuje, że żołnierze chcieli udzielić pomocy potrzebującemu i oczekiwali na przyjazd niezbędnego wyposażenia. Nietoperz z Podlasia. Takim komentarzem zostało opatrzone zdjęcie mężczyzny, który najprawdopodobniej próbował nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Ktoś zrobił mu zdjęcie i przesłał do redakcji jednego z lokalnych portali. Dziennikarze zamieścili to zdjęcie w niezmienionej formie, zaznaczając, że otrzymali je od czytelnika. Odbiorcy nie kryli swojego rozbawienia. Wśród internautów komentowało fotografię. I tak można było przeczytać między innymi o podlaskim Batmanie czy afrykańskim Gacku. Śmiech funkcjonariuszy. Do sieci trafił też film z tego samego zdarzenia. Widać na nim, jak mężczyzna wiszący głową w dół jest oświetlany latarkami przez dwóch polskich mundurowych. Rozbawieni mężczyźni zapowiadają, że jebnie i stwierdzają, że gdyby nie ta guma przy spodniach, to by już spadł. Po chwili obserwowany przez nich człowiek uwalnia prawą nogę i obraca się tak, że udaje mu się uniknąć upadku na głowę. Na moment staje na nogach, by po chwili położyć się na wznak. Rozwój sytuacji podoba się mundurowym, którzy stwierdzają, że zmęczony mężczyzna jest zjebany. Nagranie kończy się śmiechem. Szanowni Państwo, zwracam się do Wąsika i tej całej bandy. Czy postawiliście zarzuty tym dwóm bydlakom w mundurach za takie zachowanie? Czy prokuratura prowadzi jakieś postępowanie w sprawie umieszczania w materiałach prasowych tych ohydnych określeń człowieka, który był w takiej sytuacji? Czy wy, zjepy i reszta tego bydła, wiecie o tym, że Polacy byli przyjmowani przez Niemców, przez Holendrów, przez całą Europę i w zasadzie na całym świecie tym cywilizowanym jako uchodźcy? My byliśmy uchodźcami w latach 50., 60., 70., 80. Czy wy rozumiecie, jakie to świadectwo wystawiacie nam wszystkim? I zobaczcie, tutaj możemy przeczytać, że 30 grudnia Wąsik, ty
człowieku, który płaczesz, kiedy zostajesz skazany za swoje przestępstwa, tchórzu, piszesz tak. Wąsik, tutaj jest napisane tak. Wąsik ściga Ochojską za słowa o Straży Granicznej. To, co powiedziałam, jest uprawnione. Minister Maciej Wąsik chce ukarania Janiny Ochojskiej za słowa krytykujące Polską Straż Graniczną. Właśnie złożył zawiadomienie prokuratury. To, co słyszę od mieszkańców i aktywistów o postępowaniu w Straży Granicznej, tak nie postępuje się z ludźmi, mówi nam Ochojska. 13 grudnia 2021 roku europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska tak skomentowała wydarzenia na granicy opisane przez aktywistkę i mieszkańca Podlasia Kamila Sylera. Mam nadzieję, że kiedyś ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Opisy takich czynów czytałam w relacjach osób, które przeżyły II wojnę światową. Tak, ja też to w domu słyszałem, takie relacje. Wzorce skatów i niemieckich i sowieckich obozów. Syler pisał o żołnierzach, którzy poza strefą zamkniętą zaatakowali dwie osoby z sieci pomocowej wspierającej migrantów. Według jego relacji mundurowi zmusili aktywistów do leżenia na mokrej ziemi. Pogranicznik potwierdził naszym ludziom, że w miejscu zatrzymania nie ma strefy. Na pytanie, dlaczego zostali zatrzymani i tak potraktowani, odpowiedział: z ciekawości. Na komentarz Ochojskiej zareagowali oburzeni politycy. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Żaryn, kłamco, pamiętasz, co mówiłeś o mnie, Żaryn, pisał na Twitterze: tak wygląda typowa próba zastraszenia żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy wykonują swoje obowiązki profesjonalnie. To jest, kurwa, profesjonalnie, Żaryn, że pozwalasz na to, żeby człowiek wisiał do góry nogami, a bydlaki przyglądali się, kiedy spadnie na głowę. To jest profesjonalnie. Słyszałeś, co mówi cały świat? Słyszałeś, co mówi Biden, jak Polacy są postrzegani w związku z tym, jak bez waszej pomocy zachowali się do Ukraińców? Wstydziłbyś się. Wstyd. Wstyd. Profesjonalnie bronić ojczyzny. To była obrona ojczyzny? W chwili ataku hybrydowego. Z kolei poseł PiS Jan Mosiński wyraził nadzieję, że Ochojska poniesie konsekwencje za swoje ohydne tweety. Mosiński, Ochojska to całe życie jeździła w różne miejsca pomagać ludziom. A pan, panie Mosiński, to często kręci, opowiada nam bzdury i siedzi pan w Sejmie i pan korzysta z naszych pieniędzy. I opowiada pan jeszcze różne dyrdy małe w telewizji i różne kłamstwa z poważną, nadętą miną. I pan nie rozumie tego, że tam się dzieją okropne rzeczy i to jest bardzo źle. TVP Info uznało wpis europosłanki za powielanie białoruskiej narracji i atak na polskie służby. Głos w sprawie zabrał też wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jestem przekonany, że pani Ochojskiej nie zależy na żadnych działaniach humanitarnych. A co ta kobieta całe życie udowodniła? Co robiła? A ty co robiłeś w tym czasie? Chodziłeś na dworze centralnym? Zależy im na tym, żeby uderzyć w rząd PiS. To nie chodzi o rząd PiS. Tutaj chodzi o ludzi i o ludzkie zachowanie. Czy rozumiecie? Wy hodujecie bydło. Nie pozwolimy wam na to, żeby wasze bydło nami zawładnęło. Naprawdę nie wygracie, bo Polacy nie są narodem bydlaków, a wy hodujecie chamów, prostaków i my tych chamów pogonimy. Rozumiesz? My tych chamów pogonimy. Nie damy sobie chamom wejść na głowę. Wygramy z wami wybory. A jeżeli będziecie te wybory fałszowali, to się skończy po prostu wielkim wybuchem społecznym. Rób mi sprawy, mam to w nosie. Rząd PiS traktuje tę sprawę instrumentalnie, mówi w wywiadzie Polskim Radiu 20 grudnia. Ale na tym nie koniec. Wiceszef MSWiA zdecydował się na zawiadomienie prokuratury w sprawie słów Ochojskiej, o czym poinformował na Twitterze.
Przygotowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i lada chwila zostanie skierowane zawiadomienie wobec pani Ochojskiej, bo nie pozwolimy na to, żeby porównania, które ona konstruuje w przestrzeni publicznej, były adresowane do Straży Granicznej, mówił i dodał, że słowa europosłanki to granie na nutach Łukaszenki. Co ty pieprzysz? U was złodziejstwo razem z Łukaszenką, przemyt papierosów, oszustwo, Pegasusy, złodziejstwo, instalowanie chińskich kamer na tym płocie. A ty w ten sposób chcesz ścigać panią Ochojską i te reakcje, które zostały spowodowane na wpis redaktora Tomasza Lisa w związku z tym, żeby godnie pochować tą dziewczynę z Etiopii. Szanowni Państwo, jak poczytacie te tweety, te odpowiedzi, które tam są, jak poczytacie to te tweety pod tym, co pisze pani Jelena Ochojska, to ja się wstydzę, że wśród Polaków są tacy ludzie. Naprawdę. Jest mi strasznie przykro. Natomiast tutaj to jest akt oskarżenia przeciwko Kaczyńskiemu i Wąsi, przeciwko tobie, przeciwko Kamińskiemu, przeciwko reszcie tego bydła. Wyzwalacie najgorsze instynkty w narodzie. Robicie to tylko po to, żebyście mogli napaść te mordnie napasione, żebyście mogli tylko kraść, kraść i jeszcze raz kraść. Niedoczekanie wasze. Niedługo to się skończy. Znajdziemy wszystkie wasze pieniądze, a wy za tą, chociażby za tą jedną dziewczynę, a za tego chłopaka, lekarza, który osierocił troje dzieci, za tych 217 osób, które umarło, będziecie odpowiadać, bo to jest największe przestępstwo. Naprawdę, to jest największe przestępstwo i to, że żeście zatruli jadem serca Polaków, bo pokazujecie temu bydłu waszemu, z waszego elektoratu, które jest podatne na to skurwysyństwo, na to szczucie. Robicie rzecz, która powinna być bardzo surowo ukarana. Upadlacie nasze społeczeństwo. Mam nadzieję, że już niedługo. Przepraszam Państwa za te emocjonalne dzisiejsze słowa do was. Rozmawiałem z Jankiem. Zgodniliśmy, że ja się muszę do tego odnieść. Mam nadzieję, że szanowni Państwo, jeszcze raz do was apeluję. Jeżeli gdzieś usłyszycie takiego chama jednego z drugim, czy takie skurwysyńskie zachowania, piętnujcie to, po prostu piętnujcie. Nie mówię o tym, żeby ich bić, czy żeby ich poniewierać. Po prostu mówcie i pokazujcie im, kim są. Że na pewno nie będą nam narzucać takiego zachowania. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu polecić historię na weekend. Redaktorem naczelnym jest Aleksander Piński. Tutaj świetny materiał. Pianista Morganów. Ignacy Paderewski był ulubieńcem amerykańskiej finansjery. Ignacy Jan Paderewski był przekonany, że wskrzeszenie państwa polskiego może nastąpić tylko za sprawą Stanów Zjednoczonych. Poświęcił się Polsce całkowicie, a w osiągnięciu sukcesu oprócz statusu światowej sławy wirtuoza pomogły mu liczne znajomości wśród amerykańskiej finansjery, której był ulubieńcem. W wielu współczesnych mu osób Paderewski wygrał dla Polski niepodległość na fortepianie. Paderewski zadbał, by prezydent USA w 1918 roku zażądał dla Polski niepodległości. Świetny materiał, szanowni Państwo. Polecam Wam, żebyście to przeczytali, no tak jak całą historię nauki. Polecam Państwu również naszą książkę,
Kamiński, bardzo aktualne, bo tutaj również jest o tym, o Pegasusie, szanowni państwo, to co oni robią i udają w tej chwili, że no to jest normalny, to jest kontrola operacyjna. Nie, sami wiecie, że Pegasus to nie jest narzędzie do kontroli operacyjnej, to jest broń przeciwko terrorystom i przeciwko najgroźniejszym przestępcom. W Polsce to nielegalne narzędzie, doskonale o tym mówicie. Szanowni państwo, tutaj w tej książce dowiecie się na przykład, ile było prawdy w informacjach zgromadzonych przez ABW. W trakcie naszego śledztwa dotarliśmy do oficerów ABW, którzy badali kontakty ministra Kamińskiego. Zgromadziliśmy też informacje dotyczące Czeczenki i jej męża. O sprawę wielokrotnie pytaliśmy samego ministra Kamińskiego, ale bez rezultatu. Jednej odpowiedzi, jaką przysłał nam minister Kamiński, wątpliwości związane z kontaktami z rosyjskimi służbami, uznał za insynuację. Podobnie jak pytania o stopień zażyłości i jego relacji z Czeczenką. Na rozmowę zgodziła się jednak sama zainteresowana. Pani A, nasza rozmówczyni, jak i jej mąż, zgodzili się na spotkanie i rozmowę, ale poprosili o niepodawanie ich pełnych danych, co oczywiście honorujemy. Pani A mieszka dziś w Warszawie. Pomaga córce opiekować się dzieckiem, pracuje zawodowo. Córka pracuje w mediach i wspiera rodziców w utrzymaniu mieszkania. Spotkanie odbyło się w prywatnym mieszkaniu na starym osiedlu niedaleko Centrum Handlowego Land w Warszawie. W rozmowie z dziennikarzem wziął udział Czeczenka i jej mąż. Były pułkownik co jakiś czas podchodził do okna, żeby niby zapalić. Jednak do końca rozmowy nie wypalił nawet połowy papierosa. Obserwował, czy dziennikarz wszedł na rozmowę sam. W pewnym momencie zapytał swojego rozmówcy wprost, czy nie pracuje czasem dla polskich tajnych służb. Spotkanie dziennikarza zabezpieczali byli oficerowie Biura Ochrony Rządu. W pewnym momencie pokazali Janowi Pińskiemu przekazali informację, że mają profesjonalną kontrobserwację, która ich zdaniem nie jest polska. W przekonaniu byłych oficerów BOR spotkanie było prawdopodobnie monitorowane przez rosyjskie służby w Polsce. Natomiast pewnie spotkania Kamińskiego z panią Czeczenką, żoną pułkownika MSW rosyjskiego, wcześniej odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową Kremla, który nie ma przeciwko temu, żeby pan Kamiński spotykał się z jego żoną, pewnie nie było obserwowane przez rosyjskie służby. Tak, Kamiński o tym z pewnością nie wiedział. Dziękuję państwu. Do widzenia.